współczesne banki spółdzielcze są efektem kilkusetletniej ewolucji różnych form ekonomicznego współdziałania. Do zniszczonego wojną Barlinka, który potrzebował każdej formy akumulacji i mobilizacji kapitału, aby odbudować przedsiębiorczość i majątek produkcyjny, spółdzielczość bankowa zawitała w 1947 roku. Walne zgromadzenie organizacyjne spółdzielni odbyło się 13 marca 1947 roku w lokalu zarządu miejskiego. Przewodniczył mu Alfred Fibilski, a sekretarzem zgromadzenia był Wacław Grossman. Komitet organizacyjny, w skład którego wchodziło 12 osób, uchwalił statut spółdzielni, powołał zarząd, który wysłał do Sądu Okręgowego Wydziału Rejestru Handlowego w Wałczu wniosek o rejestrację statutu. Początki nie były łatwe. Na szkicu z 1948 roku widzimy zaznaczoną siedzibę banku, która mieściła się w budynku Urzędu Miejskiego z osobnym wejściem od ulicy Armii Polskiej. W 1961 roku odbył się zjazd delegatów. Pierwszy z lewej to Jan Czajka, kierownik banku oraz prezes zarządu w latach 1961-1975. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika banku Jana Czajki, rok 1975 zakończył się spektakularnym sukcesem banku spółdzielczego w Barlinku. Po wielu latach starań w listopadzie oddano do użytku nowy budynek, w którym bank zajmował pomieszczenia na parterze. Usprawniło to jego pracę, a zwłaszcza obsługę klientów. W latach 80. XX wieku kończyła się era liczydeł, ale na wszelki wypadek były jeszcze pod ręką. Jedno z nich stało w pobliżu trzeciego biurka. Na zdjęciu widzimy pracownika banku przy maszynie księgującej typu Ascota w roku 1985. To zdjęcie z gabinetu prezesa z lat 80. Możemy zobaczyć pana prezesa Kazimierza Łędka i zastępcę Jana Pawłowskiego z przewodniczącym Rady Nadzorczej Ludmiłem Daniszem. Organizowanie nowych form działalności banków spółdzielczych w pierwszych latach 90. zaowocowało założeniem spółki akcyjnej o nazwie Gospodarczy Bank Wielkopolski. W kwietniu 1991 roku nastąpiło powołanie przez GBW SA oraz 132 banki spółdzielcze będące jego akcjonariuszami Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Dlatego tak ważna w Barlinku stała się sprawa rozbudowy i modernizacji siedziby banku. W 1992 roku wykupiono od Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku działkę i 2/3 budynku przy ulicy Strzeleckiej 2. W kwietniu 1993 roku Rada Nadzorcza i Zarząd podjęły decyzję o gruntownej modernizacji całego budynku, zakładając dobudowę i ponad dwukrotne powiększenie jego powierzchni usługowej. Z okazji jubileuszu w 1997 roku wybito medal według projektu architekt Urszuli Leszkiewicz. W tym samym roku otwarto oddział w Pełczycach. W kolejnych latach zakres działalności banku zwiększył się poprzez otwarcie nowych oddziałów. W roku 2006 podjęto decyzję o rozbudowie siedziby poprzez dobudowanie dodatkowego piętra. W 2007 roku bank GBS Barlinek obchodził swoje 60-lecie istnienia. W tym samym czasie bank otrzymał certyfikat ISOCAR, potwierdzający system zarządzania jakością przedsiębiorstwa. W kolejnych latach następowały kolejne zmiany. W roku 2008 odnowiono kolejną wersję systemu do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, opartego o kartę mikroprocesorową Oscar Plus.
W 2009 roku otwarto drugi oddział banku w Szczecinie. Rok później zmodernizowano pierwszy oddział w tym samym mieście. 28 lipca 2011 roku to dzień wejścia obligacji banku na giełdę papierów wartościowych. W roku 2012 GBS Barlinek podpisał umowę agencyjną z ważnym partnerem, Concordią Ubezpieczenia. Bank ponownie otrzymał certyfikat ISOCAR za system zarządzania organizacją w roku 2013. W maju 2014 roku otwarto nową siedzibę oddziału w Myślibożu. Prezes Zbigniew Wielgosz oraz dr Sławomir Czopur, prezes Zarządu Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS, podpisują umowę o przystąpieniu do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS SA. Bank GBS to ludzie zjednoczeni we wspólnym działaniu z misją i wizją działania skierowaną na klienta i na wsparcie lokalnej społeczności. Bank GBS w Barlinku. Dołącz do znajomych.